niby wyprawa się już skończyła, ale robimy odcinek specjalny Kijów. Внимание! Говорит Москва. Слушайте Москву. Po świetnej nocy na dworcu kolejowym pomyślałem, że jest pomnikiem Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. To w Ukrainie jednak, w Kijowie, wszystkie tu pomniki, muzeum, żeby upamiętnić nie tyle Wielką Wojnę Ojczyźnianą, co wcześniejsze, czyli prywatne przejścia Ukrainy z Sojuzem, ze Związkiem Radzieckim, i dotyczy to wielkiego głodu na Ukrainie, o którym wszyscy chyba wiemy. Trafiłem do muzeum historyczne i kulturalne, w którego skład jest cerkiew, nie cerkiew, jakieś muzea sztuki, ale też Muzeum Teatru, Muzyki i Kina Ukrainy, co może być ciekawe. Brama wygląda tak. No generalnie wcześniej było tu twierdza, zamek. Zaszedłem do Muzeum Katastrofy w Czarnobylu, więc tak w temacie. Pierwsza sala poświęcona jest tutaj ludziom, którzy pracowali przy likwidacji awarii. Różne eksponaty, różne listy, nielisty, legitymacje i stroje. Tutaj klasyczny OP1. I nad tym wszystkim zegar. Pierwsza 43, godzina wybuchu, godzina katastrofy. No. Druga, kolejna sala jest zdecydowanie bardziej interesująca. Ikony, nie ikony. Mamy ikony. Mamy likwidatora. Kolejny likwidator. Super. Po Muzeum Czarnobyla przyszedł czas na rozbijanie się po jednej chyba z najpiękniejszych ulic Kijowa, ulicy Andriwskiej, która w sumie przypomina trochę Piotrkowską, nawet bardzo, a na samej górze cerkiew. Tutejsza Matka Ojczyzna wzywająca do boju, która nie wzywa do boju i nie jest Matką Ojczyzną, jest dużo mniejsza. A przy okazji oczywiście jeszcze czołgi, wszędzie czołgi. No oczywiście mamy betonowy korytarz i płaskorzeźby z okresu socrealizmu. Obok matki, obok kobiety, o której będzie zaraz, jest coś dużo ciekawszego, są czołgi. Proszę, czołg. I co jest ciekawego w czołgu? No czołg jak czołg. Otóż ciekawe w tym czołgu jest to, że on nie należy i nie należał do armii ukraińskiej. Jest tabliczka po ukraińsku, rosyjsku i angielsku, że ten czołg został przejęty przez mechanika w okolicach Doniecka. Został przejęty od separatystów prorosyjskich, tak to jest napisane. I generalnie jego numer ewidencyjny nigdy nie przynależał do armii ukraińskiej, a przynależał do armii rosyjskiej, co o czym świadczyło jakieś wyposażenie. Pod tym jest pogrubioną czcionką napisane, że właśnie to jest dowodem na to, że im wjechali do kraju z czołgami generalnie. No. Jestem na górze. Jest i pomnik. Proszę bardzo. Pomnik. No i pomnik, jak to w krajach byłego Związku Radzieckiego. Monumentalny, ogromny, dominuje nad okolicą. Temat ładnego miasta Kijowa się zakończył. Jest ranek, jesteśmy w drodze. No i mamy znak. Na wprost Iwanków 1, w prawo Kijów 83, w lewo Czarnobyl, 50 km. Za 20-30 km jest pierwszy punkt post kontrolny KPP Dzieciatki. No i tam będziemy myśleć. KPP Dzieciatki, generalnie oczywiście zamknięte, ale to największy punkt, tutaj główny wjazd, więc nie ma co się dziwić, że jest zamknięte, że trzeba mieć, tylko z turystycznymi organizacjami można wjechać. No ale nie mniej, teraz będziemy walczyć dalej. Pomnik pamięci służb wodnych, które usuwały radiacje, promieniowanie i radioaktywne zanieczyszczenie wody Dniepra
z poświęceniem zdrowia i życia. Mamy tutaj inżynierów, mamy mapkę. Dniepr, Prypeć, Czarnobyl, Strachowiec. Aleja pamięci uczestników likwidacji awarii w czarnobylskiej atomowej elektrowni. Likwidator awarii w czarnobylskiej elektrowni atomowej w 1986 roku. Czyli on jeszcze żyje. Zdojechaliśmy gdzieś bokiem. Moi drodzy, ogrodzenie zamkniętej strefy czarnobylskiej. Proszę. Druty kolczaste, przejście. Spokojnie, tędy można przejść. Czy ktoś tam wchodził? Nie wiem. Przejść można na spokojnie. Witamy w zonie. Zaczynają się rzeczy takie jak to. Proszę bardzo. Domy opuszczone. Napromieniowane. Szkoła, nie szkoła. Duży budynek dwupiętrowy. Wygląda jak szkołę. Tak szkoła z taką. Zaraz zobaczymy, co tam jest napisane. Taśma filmowa. 8. Uczyć. Władimir Ilicz Lenin. No tak, czyli to była szkoła. Proszę. Tak to wygląda. Wyjdziemy też do środka, zobaczyć, co tam jest ciekawego. Wszedłem przez chyba boczne wejście, więc wylądowałem w czymś, co było chyba salą gimnastyczną. Jakiś stary podręcznik do nauki biologii, kukurydza, papiery, różne podręczniki, niepodręczniki na ziemi. Tutaj były chyba łazienki, bo są kafelki, potłuczone umywalki. O, albo i stołówka, bo są też potłuczone talerze. Proszę. No tak, na parterze stołówka, sala gimnastyczna. Albo i nie sala gimnastyczna, tylko po prostu duży hol. Znowu jest taśma filmowa, co tam na niej? Wow. Drzwi się same otworzyły. Dobra, więc to nie była sala gimnastyczna, tylko zaplecze sali gimnastycznej. Bo sala gimnastyczna jest tutaj, proszę. Duża sala gimnastyczna. Wychodzę do tyłu. I wejdę teraz może drugim wejściem jakimś do części dla uczniów. Miałem też już kontakt z pierwszymi dzikimi zwierzętami. Jakieś dzikie króliki czy coś, dziwnie wyglądające. Przebiegły tutaj przez drogę. O, tam jeszcze dalej jakaś część fabryczna. Zwierzę ciśnień. I znalazłem kolejną rolkę taśmy filmowej. Też prześwietloną z kolejnym jakimś gościem. No ewidentnie to miejsce miało coś wspólnego z filmografią. No bo normalnie to nie znajduje się w szkołach rolek z taśmą filmową. Chyba że to jakieś bardzo stare filmy naukowe. Ale to bardzo stare i średniej jakości. Dobra, tutaj jest chyba wejście zamknięte do szkoły. O, drzewo z korzeniami się wyrwało. Zobaczymy, czy da się otworzyć. Tak. No to pierwszy problem mamy taki, że tu była klatka schodowa. Pierwsze tak jakby podejście na pół piętra zdemontowane. Wyżej idą, więc najwyżej potem się jakoś będę próbował wbić. I znowu mamy taśmę filmową.
strasznie dużo tej taśmy filmowej. Taka ilość taśmy filmowej nie jest rozwiązana, ale za to znalazłem tyle taśmy. Bardzo, bardzo, bardzo dużo. Wstawiam, że są pomoce naukowe po prostu. Ale generalnie taśm to jest dużo. Bardzo, bardzo, bardzo dużo. No to znaleźliśmy magazyn typu, którego wszyscy szukają, tych magazynów będąc w tych okolicach. Proszę bardzo, maski. Maski, maski, węże. Lenin, no bo kto by inny. Torby z maskami. No nie, tutaj akurat pusta. Ale generalnie to całe nowe, po prostu sparciałe odleżanie, nigdy nie używane maski, zestawy obrony przeciwchemicznej. Do opuszczonych domów w gorszym stanie nie ma co pokazywać, bo się po prostu pozapadały. Jak znajdę jakiś w lepszym stanie, to tam zajdę oczywiście. Tutaj droga, na drodze studzienki kanalizacyjne. Po metrów nie wiadomo ile, ale chciałbym pokazać przystanek autobusowy. Były przystanki autobusowe. Jak wszyscy dobrze wiemy, na terenie zamkniętej strefy były nie tylko zabudowania cywilne, ale też różnorakie obiekty wojskowe. I to na początku myślałem, że to kołchoz, czy były sowchoz, to jednak jest jakieś pozostałości po jednostce. Wygląda to generalnie tak. Jakieś hangary. Co tu trzymali? No części, jakieś stare części mechaniczne. Dużo cegieł. Duży hangar. Tam obok jest drugi taki sam. Tam mamy drugi hangar. W chyba trochę lepszym stanie. Tu mamy jakieś zabudowania. Jakiś dosyć wysoki budynek. Więc wbiję, zobaczę co to. Jest tu fascynująco, no bo po prostu widać, jak natura odbiera sobie to, co zabrał jej wcześniej człowiek. Wiesz, połacie betonu porośnięte, drzewa gdzie się przebiły, połacie betonu porośnięte mchem, nie wiadomo czym. A w środku są chyba ptaki. No, w środku jest drzewo. I znowu taśma filmowa. Czemu tu wszędzie jest tak dużo taśmy filmowej? Tak, jedną z cech zony, z cech generalnie tutejszych krajów, jest bardzo duża ilość dzikich zwierząt. Naprawdę bardzo duża ilość dzikich zwierząt. Więc generalnie trzeba uważać zarówno na psy, jak i na wszystko inne. Były schody, ale teraz porosło to wszystko malinami, więc tak łatwo nie ma. Dobra, zobaczmy, czy tu jest cokolwiek. Aha, toalety. Okej, oczywiście toalety. To w toalety zagłębiać się nie będziemy. Biura, nie biura. Jakieś małe pomieszczenia, dużo już nie zostało, tynk poodpadał. No tak, i wracamy z powrotem do głównej hali. I znowu rolka z taśmą filmową. Idę do
drugiego hangaru. Może tam rozwieją się moje wątpliwości, jakie było ich zastosowanie. Bo sam nadal nie wiem, czy to były garaże, czy... A ten hangar w środku jest zupełnie inny i są tu... To pył, czy... Bardzo dużo słomy. Słomy, wypalonej słomy i taśmy filmowej. Cały czas, wszędzie jest ta taśma filmowa, o. Proszę bardzo. Co ona tu robi? Skąd oni ją mieli? Nie wiem. Znowu ten hangar wygląda jakby nie był, nie miał zastosowań wojskowych, tylko jakby przechowywali tam zwierzęta. Ale na jakie zwierzęta pobudowali tak wysokie hangary i po co? Czy może słomę?